piłam wszystkie smaki. A jak bardzo to jest przeterminowane? 2 lata. Jezu, fu! Cześć, tutaj na kanale Agnieszka Grzynek Vlog. Dzisiaj znowu jestem z Blokiem, u Bloka i Juri za kamerą. Jak znowu? Tak. Kiedy byłaś ostatnio? Miesiąc temu? Na zasadzie temu? Zawsze jak nagrywamy razem, to jestem u ciebie. Tak, no właśnie Agnieszka nie chce mnie zaprosić do siebie. Zróbmy tak, jak wbijecie tutaj 50 tysięcy łapek w górę, to nagrywamy odcinek u Agnieszki. To nie jest tak, że ale ładnie żebra łapki w górę? Widzisz, jest po prostu doświadczenie. Jeszcze subskrypcja też. I subskrybujcie kanał. No musi być subskrypcja koniecznie. Tak. Nie udało mi się jeszcze zmusić Blokka, żeby przyszedł do mnie. Ale ty mnie nigdy nie zaprosiłaś. Raz próbowałam, może. Aga, o czym ty mówisz? Serio? No nigdy, ja się nawet wpraszałem wręcz. Mówię, Agnieszka, może nagramy u ciebie, bo jesteśmy ciekawi, jak ty nagrywasz i w ogóle byśmy coś podpatrzyli. Aga, nic. Mówię, nie, może jednak u ciebie. No, ale nie, coś na pewno było dla... Dobra, nieważne, skończmy ten temat. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy robić to, co robimy najlepiej, czyli testować jedzenie bądź picie. I dzisiaj wypadnie na picie. Paty nam przygotowała różne napoje z różnych stron świata w ogóle, które mają różne dziwne smaki. I my przepraszam, ja słyszałam, że niektóre ty przywiozłaś, więc... Tak, ale Paty je przygotowała, a ja je przywiozłam już jakby tak... 100 lat temu. Ale naprawdę mogą być przeterminowane, czy? Jak stwierdzisz, że smakuje dziwnie i nie chcesz tego pić, to nie musisz. Więc Paty nam przygotowała, musimy zgadnąć, słuchajcie, jaki to smak. Można w ogóle się nam marka zgadnąć. Ale będziemy mieli jakieś podpowiedzi, telefon do przyjaciela, pół na pół, cokolwiek. Chyba nie, chyba to jest brutalna rywalizacja. Jestem ready. Ja też jestem ready. Zaczniemy tak delikatnie, jest to napój japoński prawdopodobnie. Czyli Patrycja sama nie wie, co to jest. Wydaje mi się, że wiem, jaki to jest smak. Okej, czyli musiałaś przez Google Translate to sprawdzić. Tak, bo wszystko jest po japońsku. O Jezu, co to za zapach? No już wiadomo. Co, naprawdę? Nie czujesz? Czekaj, po zapachu już czuć. Co? Smak owocowy. Ty, co, no, wygrałem? Ty, na pewno jest owocowy. Ty, a to nie jest jakaś truskawka? I to jest to przeterminowane, czy nie, to? Nie, jak będzie przeterminowane. Dobrze, dobrze, przepraszam. Kurczę. Co, naprawdę czy czujesz, jesteś pewien? To smakuje, jakby było kiedyś gasowane, ale już nie jest. A właśnie, bo to nie, jest gasowane, tak a propos. Ale to jest taki smak, jakby miało być gasowane, ale już się wygasowało. Bo jest taki delikatny. Ty, a może to jest jakaś taka brzyskwi... Nie. W sumie widzisz, że teraz mi tak podpowiedziałeś, że jak to powiedziałeś, to rzeczywiście czuję brzoskwinię. Wcześniej myślałam na przykład o winogronie. O! Ale w sumie brzoskwinia tutaj, no... Dobra, ja bym powiedziała, że kremowa brzoskwinia. Ale... Kremowa brzoskwinia. No, bo to, no wiesz, no jest taki mleczny trochę. Okej. Okay. W Korei na przykład lubią takie napoje, wiesz, z... Takie mleczne, no. Takie mleczno, gazowane. Białorusi też. Ciekawostka na dziś. Dobra, no ja opisałam, że to jest jakaś taka... Tak, mleczna brzoskwinia, zgadza się. No co, no, to jest dziwne, że Agnieszka mówi i kiedy ja mam powiedzieć coś innego? Ona mi cały czas sugeruje, następne ja zaczynam. Więc tak, mleczna, czy brzoskwinia po prostu. To teraz macie opakowanie? To był smak Pokemonów. Spróbujcie odgadnąć po opakowaniu. To są... Ty, to mogłaś od razu nam to dać, to jest Pokemon so... Tu jest, mango! To jest jakieś mango. To jaka brzoskwinia? To jest brzoskwinia. Tak, dobrze powiedziałem! Nie, translatowała. Ale to jest rysunek mango, no gdzie, halo, tu. Gdzie? No tu, proszę, takie zbliżenie na maksa. Tu, o tu. Ale brzoskwinia po prostu? Mhm. Znaczy, dobra, no zgadliśmy smak, więc jak gdyby wszystko powinno być okej. Okay. Ale... To ty, Agnieszka, zgadłaś. Ja muszę... Ja się tylko podczepiłem. Ja muszę tutaj, wiesz, sprawdzić jeszcze to, bo naprawdę, no, to jest mango na stówę. No gdzie w sensie, to jest mango? Rysunek mango to jest. Tłumaczy na dzięki C. Dzięki, C. Okej, okay, nie no, przetłumaczyłaś brzoskwinia, czyli zgadliśmy, ale to mnie na maksa w ogóle myli, bo ale... ja bym powiedziała, że to jest mango. Ale jak ci smakowało? Byś kupiła, jakbyś zobaczyła to gdzieś w sklepie i byś pomyślała, kurczę, to jest mój ulubiony napój, muszę się go napić. Ja bym na pewno to kupiła, bo ja w ogóle kocham Pokemony. Jak gdyby jestem takim... Ale jako smak, nie jako ten. Dobre, bo jest takie delikatne, kwaskowato, słodkie, owocowe i takie trochę mleczne. Mi nie smakowało. Nie jest złe, ale nie jest też dobre. No nie wiem, ale... Ja bym kupiła. No ja też z ciekawości, ale jeżeli bym znał smak, to już bym... Ale punkty dla nas. Ding, 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 ding. Dzięki, Aga. Dajcie spróbuję, powiem, czy to mango, czy to brzoskwinia. Dawaj. Szczerze?
mango. No. No jak mango? No przecież no, Patrycja mango przetłumaczyła i to jest pomarańcza. Brzoskwinia, no. Znaczy ja myślałam, że smakujemy jak brzoskwinia. Dobra, ludzie, to... napiszcie, bo jestem pewny, że znacie język i wiecie, czy to jest mango. A właśnie, no. Czy to jest brzoskwinia, może jesteśmy w błędzie. Tak, mango czy brzoskwinia, piszcie, bo musimy... Ale na razie mamy jeden punkt. Tak. Teraz mam dla was coś, co znalazłam w Polsce. Wszystko ma napisane po polsku na etykiecie. Stawiam, że to jest polski produkt. Okej. Okay. Czyli Timbark jabłkowy. Wygląda jak sok jabłkowy, ale co ty... Śmierdzi totalnie. I ja myślałam, że to sok jabłkowy, nie wiedzieć czemu po kolorze, ale... Sok z brzozy. Prawie to wyplułam, ale nie mam na co, więc połknęłam. Serio myślałam, no, no nie to jest to, czy... to dobra, poprzednie było super, tak. To jest z aromatem czegoś. To... Tutaj ten, podpowiem trochę, że to jest taki raczej niespotykany, niestandardowy. Musicie bardzo poszukać i wykazać się kreatywnością. Ja miałam problem z zgadnięciem, że to jest brzoskwinia, a ty dajesz mi... Ale to jest w ogóle to hit, bo ja się spodziewałam, że to będzie albo słodkie, albo kwaśne, albo coś, a to jest po prostu woda z jakimś tam aromatem. Bardziej bym się kierowała chyba tym, jak to pachnie, bo ja nie próbowałam, ale no, po zapachu bym chyba poznała, co to jest. No co ty mówisz? To jest jakieś takie prażone, jakiś prażony ryż. Prażony ryż może to jest. Czy ty czujesz, przepraszam. Jestem. Dobra, ja już mam. Herbata z prażonym ryżem. Dobra, ja po prostu się poddaję, nie mam pojęcia, co to jest. Nie, no naprawdę, nie wiem, nawet nie jestem w stanie ruszyć się tutaj. Karol, mogę jedną podpowiedź dać? Dawaj. A, bo ty wiesz, dobra, ty wiesz, zapomniałem. Ale znam to? Tak, na pewno. Jemy to bardzo często. Już więcej, bo nie podpowiadaj. McDonald's? Niedawno to jadłeś na odcinku. On mi tak podpowiedział, że ja dalej nie wiem, o co mu chodzi. Kukurydza. Sok z kukurydzy? No jaki sok z kukurydzy, no? No bo to ma taki właśnie roasted, taki wiesz, prażony smak. Nie, to czuję, ale ja pomyślałem gdzieś tam przez myśl, mi przeszła kukurydza, ale wciąż nie... Po co ja zgaduję, jak ja już... Dobra, go. A jak jest twoja ostateczna odpowiedź? No z ryżu, herbata. Okay. Znaczy, no prażone, chyba tak, no tak powiedziałam, ale teraz mi smakuje kukurydzą, ale załóżmy, że prażony ryż. Ja nie wiem. Nie ma, no powiedz. No dobra, dobrze, sok z kukurydzy. No jakby tak złączyć wasze odpowiedzi w jedno, to wyszłaby dobra. Popcorn! Herbata z popcornu. No, ja mówię herbata z prażonym ryżem. Podoba mi się to. I rzeczywiście ma fajny taki właśnie, no taki prażony posmak. Super. Wow. To nie wiem, jak ja to mam ten policzyć punkty. Po pół, bo mam powiedział kukurydza, a ty prażone, to jak złączyć w jedno, to prażona kukurydza. I będzie herbata tak, jeszcze. Tak. No to po pół. No. Czy my idziemy od najtrudniejszych do najłatwiejszych, czy to... Nie, tak jak... Dobra, bo ja na razie mi idzie tragicznie, no. Ej, ale to jest naprawdę dobre, fajne. Ale no, zdziwiłam się, jak to nie miało żadnego smaku takiego, jest wiesz. Jest pyszne. No. Popcorn tea, zero kalorii, antyoksydanty. No tak, no czuć popcorn teraz. No teraz wiem, że to dobre. Myślałeś, że są w ogóle takie śmieszne smaki? Nie, nie pomyślałbym, że ktoś stworzył herbatę o smaku popcornu, no czy z popcornem. Ale fajnie się dowiedzieć czegoś nowego. Ale dobre to w ogóle było, w sensie mi bardzo smakowało, ja mu kupiła. Było napisane zero kalorii. Coś gazowanego! W puszce! Oczywiście po dźwiękach po prostu. Gorsze jest to, że tak kusi, żeby tam zajrzeć, luknąć. Ale... I zdobyć dodatkowy punkt. Ale proszę, Patrycja, niech to będzie coś prostego teraz. Ja już się boję. To jest produkt japoński, również z Pokemonami. Jezu, i po zapachu. Nie, ja jestem najgorszy. Ja po zapachu już mam. To jest całkiem proste. O, a to poczekaj. Dobra, po zapachu. Tak, chyba to jest to. Ale to wygląda jak woda gazowana. Smakuje trochę jak woda gazowana, ale jednak coś jest z tym innego. Co ci tu po zapachu kojarzy? Dobra, się? No ja wiem, dobra, co powiedzieć, a ty jeszcze swoją... Jezu, jaki to jest trudny film dla mnie. to przepraszam, że nazwałam nam najlepszy... Wata cukrowa. Tak, to jest wata cukrowa. No ja bym powiedziała, że to jest jakiś taki ogórkowy lemoniada, taki ogórek. Dobra, czuję wiem teraz ogórkę. Jak to powiedziałaś, to już czuję. Ciebie. No ale naprawdę? To piłaś pewnie, bo ty lubisz Pokemony, to na pewno piłaś. Cucumber flavor. Tak, to jest woda gazowana. Lubię Pokemony, o smaku to... ogórka, tak, gazowana. Pikachu Cucumber się to nazywa. W ogóle kocham Pikachu, jestem takim frajerem, bo jakby wiecie, no najłatwiejsza rzecz to jaki twój ulubiony Pokemon? Pikachu! Ale ja naprawdę go kocham. I detektyw Pikachu zrujnował moje dzieciństwo. Dobra, powiedz, kto jest dalej po Pikachu. Raichu. Tak. Pikachu, Raichu. Dzieciństwo mi się przypomina teraz.
Uwielbiam Pokémony, w sensie ja po prostu tyle tego oglądałam. No ja za dzieciaka. I zawsze chciałam mieć Pikachu, w sensie tak marzyłam, żeby w prawdziwym życiu były Pokémony. Dobra, smaczne to jest? Tak jest, szczerze mówiąc. Kwaskowate, ale może jestem mało wymagająca, też bym wypiła jeszcze raz. Ja okej, okay. No nie jest złe. Dobra, no ale to ha, punkt dla mnie. Jakieś trudne otwieranie. Nie patrzę. Ale się jeszcze odkręca, to dobra, ja już się przyzraziłam. Ojej. Musisz to wcisnąć. Odkręcać, a potem wcisnąć. Ej, to ja wiem, jaką butelkę otwieracie. A, czyli już wiesz wszystko. Nie mam pojęcia, jaki jest smak. Dobra, ale wiecie, dlaczego Agnieszce udaje się wszystko magicznym sposobem odgadnąć, a ja na ogórek mówię wata cukrowa. Nie dlatego, że jestem słaby i mam sobie kubki smakowe. Po prostu Agnieszka wszystko wie, co pijemy. Ja po prostu wiem, jaką butelkę trzeba wciskać. Bo to jest ta japońska oranżada, tylko ona ma różne smaki. Ale ona ma różne smaki. Po prostu buteleczka jest i taka dziwnym smaku trafem piłam wszystkie smaki tej oranżady, bo to moja ulubiona. Zrzucę z krzesła! Zrzucę! Jak chcecie, to zamknijcie oczy, ja tutaj przy was to otworzę. Dajesz, you can do it! Jezus Maria! Czy to... Chłopie! Co się leje? Nie wiecie, czym jak to usłyszałam, to miałam wrażenie, że tutaj się wiesz, wszystko leje od razu. Agnieszka się bardzo tego boi. Powiem tak, zapach jest zarąbisty. Tak? A zgadnę po zapachu? A tu... Tak, na pewno. Japońska oranżada, tak jak już Agnieszka powiedziała, gazowana, taka butelka z kuleczką nieszczęsną. No tak. No i są różne smaki, ten jest... Jaki? Wyjątkowy. Ja pierdzielę, popcorn? Ja, i po zapachu mam odgadnąć, nie znaczy, jestem tragiczny. Mi to pachnie po prostu słodko-cukierkowo, ale... Dobre, mi smakuje, jest no fajne, tak, słodkie, ale... Ale no Jurek stwierdził, że to po zapachu, to od razu wiadomo. Ale ściemniacz. Ten zobaczył pewnie opakowanie, był narysowany owocek i od razu wiadomo. Nie ma tam żadnego owocu. Nie ma? To nie jest owoc? Nie, to nie jest owoc. To może to jest po prostu... Wata cukrowa. No co się śmiejecie? No sama mówię, że jest słodko. Nie no, słodkie, tak. Dobra, ja obstawiam, że to jest taki oryginalny ten smak oranżady po prostu. Taka bezsmakowa, ta ramune, soda, coś tam. Klasyczna, no, taka klasyczna oranżada. Oranżada, no. Tak myślę, że to byłoby zbyt oczywiste, ja bym wzięłabym takie. No co to może być, bo to przecież nie smakuje. Chociaż nie wiem, czy... Może jednak. Nie, ja wiem, co to jest. Ale i ty mówisz, że ja się miałam w swoich filmach, ja nie mam pojęcia, co teraz to jest. Teraz stwarzasz pozory, Agnieszka. Nie, ale tak poważnie. Nie no, nie. Czy, dobra, nie ma odpowiedzi, nie wiem. W tym programie. Czym więc... to pierdziele, nie wiem. No. Nie no, naprawdę, ja nawet nie wiem, co mam zgadywać. Najgorsze jest to, że ja cały czas sobie myślę, jak ja wypadam, bo wypadam źle, ale naprawdę, czy... Tyle dobrego z tego wszystkiego, że się napije dobrych rzeczy, ale... Ale nie, no ja bym powiedziała, że coś z tyłu guma balonowa, właśnie jakaś wata cukrowa, pudrowe cukierki, ja szuplam. No jeżeli dobra. To nie jest oryginalne ramune, to ja nie wiem, co to jest. Karol? Wata cukrowa. Dobrze, Agnieszka? Tak, dobrze? Nie, powiedziałam okej, okay, że dałeś odpowiedź. To nie rób tak. No ja nie wiem, z guma balonowa, no. Jogurt. Jogurt. To jest jogurt. W życiu mnie poznałaś, że to jest jogurt. Jurek po prostu, jak gdyby nie. Pachnie jogurtem. Nie. Oho, jak zobaczysz jogurt, to ci pachnie jogurtem. Jestem najgorszy w tej... Ale fajnie to w ogóle wygląda, ma jakąś kulkę i... No. Jak się to otwiera, to się ciężko otwiera, tak? Ciężko. No, trzeba wbić ja taki plastik. Radę. Ogólnie to jest po to, żeby się nie rozgazowało tak szybko. W życiu mnie zgadzam, że to jest jogurt. Ale to jak? To tutaj leci przez to i przez... Tak, przez tą małą tą, tylko się bardzo ciężko pije, bo ta kulka potem wpada ci tu i jakby to jest tak dziwnie wymyślone. Ale no to przegraliśmy tą rundę, ale powiem ci, że nie czuł się z tym źle. Bo ja też w ogóle nie miałam pojęcia, co to może być. Czy ja nie pomyślałbym, że... To jest szklane, Agnieszka, spokojnie. To już jak jest szklane, to może się zbić, jak tam, wiesz, doleci. No nie, no jestem pod wrażeniem po prostu, no. Chciałbym coś odgadać. Przecież odgadywałeś dwa pierwsze razem ze mną. Jedno ci tylko nie wyszło, więc już czy mówisz, że jednak nadaje się do takich... No filmów. Tak, team testerów. Ja mam po prostu chyba przepalone kubki smakowe od ostrego jedzenia. Nie, od ostrego jedzenia. Ostre. Ja też kocham, ale już się zatrzymałem z tym, bo było już za dużo. Naprawdę? To ty masz taką dużą tolerancję ostrości? No, ty nie masz. Pamiętasz, jak przecież jedliśmy ostrą zupkę, to ty płakałaś. Pamiętam. Tak, płakałaś? Mm-hmm. Poczekajcie, muszę sprawdzić. A ja usłyszałam, że mamy znowu puszkę. Tak, mamy puszkę, mamy gazowany napój. Amerykański podejrzewam, bo wszystko jest taki jest design amerykański, napisane po angielsku. Piwo. Nie, bezalkoholowy, nie mamy tutaj. Coca-Cola. Nie, muszę zobaczyć tylko Agnieszka, jak płacze. Tak, płakałaś. No, jako czerwona. Była zapłakana.
No niestety. Zapłakana Agnieszka. Bo to było ostre, okej, to było bardzo ostre. Było bardzo ostre. Dobra, nieważne, przepraszam, już nie używam telefonu, teraz... Dobra, Agnieszka, nic nie mów, nie sugeruj mi, ja teraz na pewno zgadnę. Lukrecja. Taki smak lukrecji. Ja nie lubię tego smaku, ale to jest smak lukrecji. Czy jeszcze nie wiem, czy na pewno lukrecja. No to jest jakby kola z lukrecją. A czemu kola? Skąd się to... Czy może? Ale lukrecja. No. Nie lubię lukrecji, ale to nie jest jakieś niedobre, szczerze. Bo dobra, bo ja bym chyba powiedziała, że to jest ginger beer, albo ginger ale, czy coś takiego, tylko to nie ma alkoholu. Kojarzę, nawet wiem, jak ta puszka wygląda. No albo lukrecja, albo na pół smaku lukrecja, albo ginger beer. No ja lukrecję czuję, no ale... Dobra, przegrałem. Dobra, no załóżmy. Słuchamy. Napój o smaku mniszka i łopianu. Czyli lukrecji inaczej, tak? Nie, mniszek i łupian to nie jest lukrecja. To jest tak jak ten tymianek i podbiał, to prawie tak samo smakuje. Ale to w życiu mnie zgadła, no dla mnie to lukrecja bardziej. Serio, co tu jest mniszek i co? I łopian. Gazowany napój o smaku mniszka i łupian. No way. Lukrecje są takie podobne nuty, ale no... No myślę, że każdy by to odgadł, dobra, tylko nie my. No wątpię. No proszę cię, no mniszka i łupian, nie wiesz jak smakuje? Dandel! Co się dzieje tutaj, Patty? Co ty tam zrobiłaś? Dandelion and Burdock. Ładna puszka. No nie, jestem pod wrażeniem. Nie wiem, skąd te napoje wzięliście. Ja w ogóle mam nadzieję, że w końcu będzie taki, który znowu zgadniemy, bo to w tym momencie jest ciężko. Jakby to było piwo, to natomiast nie jest. Jest to też ginger amerykański... Beer. Napój o amerykańskim smaku, więc ja wam nie powiem. Ginger beer. A ty, Agnieszko? Ja bym powiedziała, że to jest coś karmelowego. Kurde, no nie mów tak. No bo rzeczywiście teraz czuję karm. Czemu jak ty coś powiesz, to jest... No, ja tu bardziej tak... No, tak, no. Dla mnie jest karmelowe. No jest karmelowe. Teraz już jest. Ale no, nie zmieniam zdania. Dobra, dalej. Ja już nie mam... A czy pewnie i tak ja też nie zgadłam, ale... Aged vanilla... A, cream soda! Po prostu cream soda! Gazowany napój o smaku korzenno-śmietankowym. To ty byłeś bliżej. No tak. No, z tym korzennym tak. No, czyli pół punkta. Czyli ile? Teraz mam punktów? Nie wiem. Półtorej chyba mieliśmy, więc teraz ja mam dwa, jak daję pół punkta, więc wygrałem. Dzięki za odcinek. Nie, mam jeden więcej punkt, bo ty jeden nie zgadłaś. Czyli tylko pół punkta różnicy. To było proste. No dobra, no, na pewno. Patrycja Majacka, jest proste. Nie, ale naprawdę, cream soda wydawało mi się, że jest łatwe. No, nigdy tego nie piłem. Ja też takiego czystego, bez żadnych dodatków nie piłam. Taki po prostu cream soda. Jest to kola o dziwnych nutach smakowych i jest ich kilka, ale wystarczy, że zgadniecie jedną i będziecie mieli punkt. To ty jedną zgadujesz, a drugą. Okej, mi pachnie po prostu kolą na razie. Mi smakuje, czy smakuje, pachnie. Jak Domestos! Poczekaj, ja kojarzę. Stary, jak to. Kojarzy mi się to ze sklepikiem szkolnym w podstawówce, nie wiem czemu. A mi z Tomas to słabo z takim odświeżaczem. Ty, dobra, ja, okej, to będzie dziwne, ale ja powiem, że to są nuty sosnowe, to są nuty leśne. Ale no i kto by w coli umieścił nuty leśne? Ja kojarzę ten smak, tylko nie wiem skąd. Jezu, fu! To jest po prostu, nawet to jest sosnowy Domestos! Okej, na pewno nie zgadłam, ale serio, nuty sosnowe, jakieś, nie wiem, sklepik szkolny w opór. Naprawdę. O smaku sklepiku szkolnego. No tak powiem, no. Masakra, sosnowy Domestos, taki, albo ta choineczka taka, nie, ja tego nie chcę. Tak, choineczka, no, w samochodzie, tak. Tak, ja choineczka z samochodu. To jest do whisky, tak, ta kola. No dla mnie nuty takie leśne. No, coś takiego. No dobra, no, limonka, imbir, pikantny jałowiec, jalapeno, rozmaryn i jaśmin. Ty, ja tego nigdy nie widziałam. No Signature Mixers. Bardzo drogie, więc Patrycja. Wow, dzięki się wykosztowała. Okej, no ogólnie to nie zgadłabym, ale jest to tak niedobre. Nie polecam. Tam jest obrzydliwe. Takim domy. Nie chcę nawet o tym. Mi smakowało. Naprawdę? Kupiłeś to? Jurek spróbuje. Ale rzeczywiście Domestos. No, jaki na maksa kurna Domestos. Tak weź to posmakuj. Totalnie zapach Domestosu. No, taka choinka. Zielonego. Tak, ten las taki obrzydliwy. Straszne to. Dobrze, kolejna rzecz to jest właśnie ta, która bardzo długo leżała u Agnieszki w szafie i jest przeterminowana. Jezu, jak ona wygląda. Więc z nią uważajcie. Ja pierdzielę. Ale wydaje mi się, że jak powinna wyglądać mimo wszystko. I jest to japoński. O Jezu, jaki zapach. Wygląda jak brudna woda, taka po myciu pod podłogi. Ej, ale pachnie mlecznie. Jak kakao takie przeterminowane.
A dla mnie jak rozrzedzone. Ale tak kakaowe, jak... coś takiego. Dla mnie tak mleko, ale tak jakby mleko z proszku, z wodą. Przepraszam, bo myślę, czy to tak ma smakować, czy po prostu jest przeterminowane. Nie no, na pewno tak ma smakować. Taka bardzo rozrzedzona kawa? Nie. Czy, no. Ma jakąś taką nutę. Dobra, ja nie sugeruję tobie, bo później będzie, że to jest kawa, a ja powiedziałam, że to nie jest kawa. Ale też jest takie... Zielone, taki brudny, taki zielonkawy ten kolor. No dobra, ja bym powiedziała, że jakieś mleko z... Co to jest? A jak bardzo to jest przeterminowane? Żebyśmy ocenili... 2 lata. Nie, naprawdę? Naprawdę. 2 lata? Tak. Serio? No to czy się dziwi, że to jest zielonkawe? Nie, ale to, ma, to z tego, co ja wiem, to powinno być zielonkawe. Smak, który jest zielonkawy. Dobra, to ja... Ja dalej. Jeżeli to ma być zielone, kakao. Ja chyba wiem. Mleko, matcha, albo kakao, albo kawa. Bo to jest takie brudne. To jest pewnie to. Ale nie wiem. Znaczy no, dobra, ja powiem, dalej. Że mleko i matcha. Matcha latte. Brawo! Ej, ja tego nie kupowałam. To było w boksie. Matcha z mlekiem. To nie jest kłamstwo. 2019. Dobrze, więc wygrałaś, Agnieszko. Chciałem ci bardzo gorąco pogratulować. Jakie rzeczy mogę znaleźć u siebie w szafie? Proszę bardzo. Niesamowite. Matcha latte. Ale ty! To tłumaczy, czemu to jest zielone, nie? No mnie już brzuch boli. Ale będzie fajnie dzisiaj wieczorem. I ten, kto wygrywa, ten pierwszy zajmuje kibel. O! Ej, serio, w razie W, jak gdyby ja idę pierwsza. Jurek zawsze najlepsze rozwiązania wymyśla. Najlepsze kary, najlepsze wygrane. Jurku. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba, ale dziękujemy wam pięknie za oglądanie. Pamiętajcie, przy team testerów jesteśmy w tym najlepsi. No, ja się starałem, naprawdę, całym serduszkiem. Jeszcze się nauczę. O, jakie to było Próba testu. No dobra, i nie pijcie przeterminowanych rzeczy. Dobra, dziękuję pięknie i widzimy się u Blowka na kanale, bo tam jest, będzie film, który nagrywamy. Już jest pewnie, będziemy. Więc kliknijcie i obejrzyjcie. No. To w takim razie dzięki za oglądanie i widzimy się w następną środę. Do zobaczenia i pa, pa. Pa.